W niedzielę 11 listopada, Dzień Niepodległości, natomiast się maluchy przygotowują pewne wydarzenia. Jakie? Tak, Święto Niepodległości to bardzo radosne święto, dlatego postanowiliśmy zaprosić dzieci z gorzowskich przedszkoli, gorzowskich szkół, by utworzyły największą w regionie flagę narodową. Będą ją przygotowywały z serc, które wcześniej samodzielnie wykonały w przedszkolach czy też w szkołach. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo wyjątkowa flaga i w ten sposób chcemy uczcić to święto. Jak długo dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia? No z racji tego, że od kilku dni właściwie dopiero wiemy o imprezie, to wczoraj dopiero wycinały serduszka, a dzisiaj już z niecierpliwością czekały i ciągle pytały, kiedy pojedziemy na uroczystość. Wiktorze, z jakich kolorów składa się polska flaga? Moje serduszko z białe. Twoje białe są, a jakie jeszcze kolory są we fladze polskiej? Czerwony i biały. Dobrze.